Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam szanownych Państwa w kolejnej recenzji nowego okrętu. Tym razem zajmiemy się okrętem, który byliśmy w stanie sobie zbudować w stoczni, czyli niemieckim Schroederem, krążownik tiru 9. I szanowni Państwo, ta recenzja otwiera klimat recenzji nieco innych, bo widzę, że tamte Wam się przejadły, nie chcecie tego oglądać, a że ja nadal chcę dla Was coś tam robić, to stwierdziłem, że troszeczkę tutaj format będzie inny. Nie będę robił tego jakoś tam szczególnie przygotowanego, oczywiście nie będę takim totalnym betonem, że siadam i nic o okręcie nie wiem, ale tak powiem Wam szczerze, trochę na odpierdol to będzie robione i trochę zmieni się też format tego, jak ja Wam to prezentuję. Także mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Jeżeli macie uwagi, to komentujcie. Więc tak, na początek krótkie omówienie okrętu. Ja to oczywiście ładnie podzielę w opisie filmu, żebyście mogli sobie przeskoczyć między etapami. Będzie omówienie okrętu, porównanie okrętów i sama bitwa na koniec. Więc tak, Wargaming nam tu szumnie zapowiedział, że będziemy mieli dostępny krążownik sekundarkowy. No to ja się napaliłem, mówię, o kurwa, ale będzie okręt, będziemy mieli sobie tutaj coś, czym miał być Agir, ale niestety nie wyszło. No i Napoli trochę tam pretenduje do tego tytułu, o czym zaraz sobie jeszcze też powiemy. I tutaj mamy Schroedera, który został okrzyknięty przez Wargaming krążownikiem sekundarkowym. Co mi o w ogóle odjebało tutaj, żebym ja ten okręt grindował, to jest jedna sprawa, żebym za niego zapłacił, bo to nie jest okręt darmowy całkowicie, trzeba było kilka etapów kupić. Co mi w ogóle do łba strzeliło, że ja ten okręt sobie zacząłem robić, nie sprawdzając jego parametrów? Na drugi raz będę mądrzejszy. Także no, pewnie się domyślacie, jaki ogólny będzie wydźwięk tej recenzji, ale to przejdźmy do tego dalej. Więc tak, co nam tutaj Wargaming zaprezentował? Szanowni Państwo, ja sobie tutaj popatrzę. Artyleria główna to jest kaliber 305 mm, konfiguracja jak widać 4 podwójne wieże, do tego mamy sekundarkę. Tutaj mamy kaliber 128 mm, mamy 10 stanowisk po 2 działa i 3 potrójne stanowiska dział kalibru 150 mm. Zasięg głównej artylerii akurat jest spoko, bo 18,4. Jeżeli chodzi o ładowanie tych pocisków, to już będę trochę tam przeplatał też tutaj z porównaniem może ten okręt, albo zrobimy sobie to inaczej. To jest taka testowa wersja tej recenzji, takiej na szybko. Coś jest nie tak, ale zaraz to ogarniemy, spokojnie. O, i teraz będzie widać. Więc mamy do porównania wzięte trzy okręty. Admirał Schroeder, Agir i Napoli. I zwróćmy uwagę, szanowni Państwo, że Wargaming nam tutaj reklamuje Schroedera jako krążownik sekundarkowy. Więc wypada zajrzeć właśnie w parametry sekundarki. Co nam ta sekundarka tutaj oferuje? Szanowni Państwo, otóż tak. Zasięg bazowy, bo to są gołe okręty. Tutaj nie ładowałem żadnych perków i żadnych ulepszeń. Mamy prawie 8 km zasięgu bazowego sekundarki na Schroederze. Agir, który miał być krążownikiem sekundarkowym, ale jednak nie dotrwał, ma kilometrów 8. I idźmy dalej. Napoli wziąłem do porównania, bo to też jest podobny okręt, troszeczkę sekundarkowy. Dlatego 7,3 km mam tutaj bazowo. I co dalej? Co najważniejsze, szanowni Państwo, artyleria na Napoli wali sapami z obu typów artylerii, obu kalibrów. Na Agirze mamy obeki i na Schroederze też mamy obeki. Ale zwróćmy uwagę na jeden bardzo ważny parametr. Otóż sekundarkowy, kurwa, reklamowany krążownik przez Wargaming ma rozrzut maksymalny sekundarki 376 metrów. I to jest lepiej niż na Agirze, który no, miał być, ale nie wyszedł, bo tu jest 484, także prawie ponad 100 metrów różnicy. Ale chodzimy sobie w parametry Napoli i mamy maksymalny rozrzut rzędu 148 metrów, także jak postawimy naprzeciwko siebie Napoli i Admirała, to Napoli śmieje nam się w lufy i ma nas w dupie. Ale to jest jedna strona medalu, bo spójrzmy sobie to jeszcze na inne parametry. Zasięg porównywalny, Napoli ma najkrótszy co prawda, ale reload 18 sekund bazowy na Schroederze, 20 Agir i 17 Napoli, także całkiem przyzwoicie. Z tym, że co bym Wam tutaj najbardziej chciał pokazać? Jeszcze zerknijmy sobie na szansę na podpalenie głównych pocisków. Tutaj mamy 22, Agir ma 27, tego samego kalibru to są rury, 305 mm, a Napoli ma szansę na pożar wynoszącą
16%, bo tam są najmniejsze kalibry, 254 mm i 17 sekund bazowego reloadu. Sigma wszędzie praktycznie taka sama, 2,05 na Niemcach i 2,15 na Poli. Ale to jest jeszcze jeden niuans w całej tej sprawie. To jest, szanowni państwo, wykres penetracji. Znowu chujowo wykadrowany. O, może teraz będzie widać jak należy. Więc tak, spójrzmy sobie na dystans powiedzmy 16 km. Penetracja admirała Schrödera, jak widzicie, nie, to jest czas lotu pocisku, przepraszam. Penetracja jest tutaj. Tutaj nie. Penetracja. O, na samym dole, także w właściwym miejscu, tak jak wcześniej tutaj się przyglądałem. Na 16 km działa kalibru 305 mm. Strzelające ze Schrödera będą penetrowały 205 mm pancerza. Idźmy dalej. Strzelając na ten sam dystans z Napoli penetrujemy 270 mm. 70 mm różnicy. I idziemy dalej do Agira i on penetruje 324 mm. To jest 124 mm różnicy. Także tym to możemy sobie wyjść na pokład i kartoflami z kuchni rzucać. To może zrobimy większy damage. I jedyne sensowne granie na tym ogranie to jest wykorzystanie sekundarki, bo ona robi jakiś damage, bo te działa można sobie wsadzić w dupę, bo one tylko do tego się nadają, bo są proste. No w zasadzie by weszły w sumie. Także powiem wam szczerze, no tragedia, po prostu okręt tragedia, tak na wstępie. I warto zwrócić uwagę jeszcze na kolejną rzecz, to już może wam pokażę na głównym ekranie. Okręt sekundarkowy, fajnie, podchodzimy sobie na te 10 km, bo tyle jesteśmy w stanie osiągnąć robiąc maksymalny zasięg na tej sekundarce, a ona nawet trafia, nie wiem jak to jest zrobione, mając pod uwagę wzięty taki rozrzut na sekundarce, że ona nawet całkiem przyzwoicie trafia, to niestety, szanowni państwo, nie posiadamy tutaj uzbrojenia torpedowego. Gdzie przy walce, no mniejsza o to z czym, czy z krążownikiem, czy z pancernikiem, takim miękkim gównem z działami, które no, strzelają śmiechem bardziej niż pociskami, torpedy byłyby wybawieniem, jakimś sensownym takim pomysłem na to, jak ten okręt zagospodarować na blisko, bo mamy hydro. I to hydro ma zasięg 6 km, także typowo niemieckie hydro na okręty i 4 na torpedy, także spoko. Mamy też dopałkę, która nam zwiększa prędkość okrętu o 15% maksymalną. Także to nie wiem, czy to jest po to, żeby szybciej dopłynąć na pozycję wykorzystania sekundarki i tam zdechnąć, czy szybciej uciec z pozycji, gdzie będziemy mogli zacząć używać naszych potężnych dział i tam zdechnąć. Także to jest takie dosyć uniwersalne rozwiązanie. Albo zdychamy blisko przeciwnika, bo nas torpeduje, albo zdychamy daleko, bo nie możemy go przebić. Także tak to wygląda. I teraz, jeżeli chodzi o ulepszenia, to jak widzicie, co tu jest zamontowane. Mamy ulepszenie uzbrojenia głównego, żeby nam nie padała artyleria główna, ta nasza legendarna. Uszkodzenia, system kontroli uszkodzeń na drugim, żeby rzadziej się palić. Sekundarka, zasięg na trzecim, na czwartym ponownie kontrola uszkodzeń, kamuflaż i na ostatnim slocie reload. I schodzimy z reloadem do wartości 15,8. Także w miarę. No biorąc pod uwagę, że te działa i tak chuja robią, także lepiej częściej robić nic niż rzadko robić. Chociaż nie, może nie, może faktycznie. Lepiej rzadziej a mocniej niż częściej a nic. W zasadzie to rozsądniejsza opcja. I jak wygląda kapitan? To jest kapitan, który siedzi mi na praktycznie wszystkich niemieckich premkach. On obskakuje wszystkie tutaj Siegfriedy, Agiry, Prinz Eugeny, Mainzy, Weimary, Monachium i Grafy ze względu na to, że niemieckie nawet lekkie krążowniki mają wysoką penetrację na pociskach odłamkowo-burzących. Stąd też nie ma sensu przerabiania, tym bardziej, że żadnych perków sekundarkowych na tym okręcie, znaczy na kapitanie dla krążowników, no nie ma. To jest kapitan dedykowany pod szlifierkę i on jest zrobiony tam pod sekundarkę, więc tam jest sens. A niestety na krążowniku perków nie mamy, możemy tylko założyć ulepszenie. Także, kiedy dochodzi do starcia Agira ze Schröderem, jesteśmy sobie w stanie Agirem poradzić zdecydowanie lepiej, bo raz, mamy torpedy, dwa, sekundarka nie jest dużo gorsza i trzy, nasze działa robią damage. W starciu z Napoli, no jesteśmy zmiażdżeni po prostu, bo tam sekundarka jest strzelająca z sapów, mamy torpedy ponownie, mamy dym i mamy lepszą artylerię, mimo że mniejszego kalibru. Także ogólnie zapowiada wam się, szanowni państwo, tutaj chujnia. Jak ktoś jeszcze tego nie wygrindował, albo... Tutaj pozdrawiam bardzo gorąco jednego z członków mojego Discorda, który stwierdził, że on to pierdoli i nie będzie wydawał pieniędzy. Jak ja żałuję, że ja Cię nie posłuchałem. Panie Złoty, także dedykacja dla Ciebie tutaj, serduszko, buziaczek, muah. Także tego. No i jeżeli chodzi o omówienie parametrów tych, których chciałem tutaj omówić, to jest tyle, także wejdźmy do bitwy. Bitwa będzie grana na odpierdol, także nie będę tutaj się za bardzo rozwodził nad tym. Wejdźmy, zobaczmy, co to robi w bitwie i to będzie koniec tego materiału.
Myślę, że długo nie pooglądamy tej bitwy, bo ten okręt niewiele w niej zrobi, więc... Ładuj. Teraz się czuję trochę jak na streamie, powiem wam szczerze, a nie nagrywając recenzję. No i ponawiam tutaj pytanie, jeżeli taki format recenzji wam się bardziej podoba niż to, co nagrywam do tej pory, dajcie znać. No może ja się czuję lepiej nawet w takiej wersji, bo ja, no, zawsze jakieś tam odświeżenie tego, co już dawno znacie. Przez 5 lat, co nagrywałem tutaj recenzję, to nie zaszkodzi właśnie coś odświeżyć. Rzuciło nas tutaj na jeden pancernik, także to jest plus. Mamy tutaj, szanowni państwo, lotnie. I 3 deski, także może coś tam postrzelamy. Nie wiem, czy od razu ładować sobie tutaj pepance. 5% na pożar, tak? A jeszcze zerknę sobie, jak to wygląda na innych. Ja wiem, że ja o tym mówiłem, ale jeszcze sobie sprawdzę. Agir 27, tutaj 22 i Napoli 16. A tu 25 albo szmaty dołożone. No i dobra, dobra, niech będzie na razie może jednak obek w rurach. Także zasięg naszej sekundarki wynosi 10 km, a zasięg spota okrętu to jest 10,2. Także praktycznie jak ktoś nas świeci z krążowników i my świecimy jego, to będziemy już, ta sekundarka nam tutaj strzelała. Zobaczcie, że ona całkiem celnie strzela, także to nie jest taki tam, jak na taki rozrzut, dziwny wynik. Ale co z tego, artyleria główna to jest raczej dekoracja, także nie będziemy się tutaj zachwycać tym, że ona bije potężnie. Jak podejdziemy blisko, to dostaniemy torpedy, jak z daleka strzelamy, to nie przebijemy, także... No takie powiem wam 3 na 10. I to wcale nie mówię tutaj w żartach, to jest... W zasadzie można by się pokusić, że 3 na 10 to jest ocena ostateczna tego okrętu. Bo przypomnę wam, że chyba dałem Hektorowi 4... Albo 4,5 na 10, przy czym Hektor w porównaniu z tym to jest bydle. To jest bydle. Tutaj dajmy mu... No dobra, niech ma te 3, no bo tamta sekundarka coś tam strzela... Nie, nie, chuja, 2. 2. To jest max, co jestem w stanie tutaj ocenić na tą chwilę. Także 2 na 10 na chwilę obecną. Ciekawe, czy coś zostanie zmienione? Raczej wątpię. Puścił tych kaczków, damage'u nie zrobił, ale podpalił. No to gnój. No aha, jeszcze kolejna ciekawostka, mamy tutaj zrzut bomb głębinowych z pokładu, więc musimy napłynąć tym gównem nad okręt podwodny, jeżeli jest jakiś w pobliżu. To już jest kolejny kamień do dna dla tego okrętu, więc to jest następny minus. No to myślę, że 2 na 10 to jest uczciwa ocena. Może ten okręt nie ma torped, ale za to artyleria nie przebija, także no... I za to jeszcze trzeba było zapłacić. Ale tak się to właśnie kończy, jak ja nie sprawdzam statystyk okrętów, tylko od razu jak leci kupuję. Usłyszałem coś tam, parę rzeczy na temat Shreddera i stwierdziłem, że a zrobię. No i teraz okazuje się, że to nie był dobry pomysł. Dobry wieczór, o pięknie. Dopłynę chociaż do przeciwnika coś zrobić, czy nic? I zwróćcie uwagę na to, co się dzieje z pancerzem. Trzeba wziąć pod uwagę też to, że za bardzo tu nikt mi nie pomoże, no bo jesteśmy w WoFiku w 2023 roku, także wszyscy siedzą z tyłu. Płynie sobie tutaj różowa Montana, gdzieś tam podchodzi Johan, a reszta sobie tutaj już przykitrana elegancko za wyspą, także myślę, że tutaj szału nie będzie. Wątpię, czy w ogóle użyjemy tej sekundarki, patrząc na to, jak tutaj chłoniemy damage, bo może się okazać, że nic nie postrzelamy z sekundarki. Poszło, poszło grubo. Torpidos, z czego? Somers może tam być, tak? Albo i Gearing. A, no i warto też zaznaczyć tutaj, że te pociski na tym okręcie latają najwolniej z tych, które wziąłem do porównania, czyli Napoli i Agir. Te pociski latają najdłużej do celu, są najwolniejsze. Desmemes cofnięty. Trafi tam co? Ło, gruby damage się posypał. Azuma tam ładnie pogrywa. Może Pepan. Ach, kurde, zjedli gościa. Dobra, włączmy sobie Hydro, bo tu gdzieś może być dedek. A na policji dwa siedzą sobie stabilnie z tyłu, nie próbują nic zrobić bliżej. Sherman popłynął gonić tam... Nie, to Gearing, bo dwie wiązki torped płyną. To jest Gearing. Tu trochę ryzykownie, bo jest sława w pobliżu.
Używamy drugą naprawkę. Na 13 km jest gearing, także moja zabójcza sekundarka go nie dosięgnie. Dobrze byłoby jeszcze torped nie opierdolić, to już w ogóle byłoby bajecznie. A pewnie 16-kilometrowe ryby. O, Annapolis jest, proszę bardzo. Nie chcę się tu za bardzo pchać, bo wiem, że tam jest sława, także to może też bardzo mocno utrudnić zabawę. No patrz, zniknął. Wyjdziesz? Nie wyjdziesz. Dobra, ryzyk fizyk. Podejdźmy bliżej. Może coś się uda z tej sekundarki chociaż postrzelać. Na razie mnie nie widać, więc mogę podchodzić. Annapolis się trochę odważył. To może popłyniemy tam razem. No, deśk. Engine boost deactivated. Walimy z pepanca w dziób. Zobaczmy, co się wydarzy. Pewnie nic. Jakby się ktoś spodziewał. O, fantastyczna przyleciała salwa ze sławy. I sekundarka teraz zaczyna śpiewać tango. Trafię tam, co? O, już zjedli gościa. Ta bitwa też wątpliwej przyjemności, powiem szczerze, no bo nie ma z kim walczyć, tutaj wszystko daleko siedzi. Trzeba skorzystać z tego kamuflażu, który jest na tym okręcie i podejść bliżej do kogoś, żeby ta sekundarka mogła jednak pokazać, co potrafi. Coś tam potrafi, ale jak widzicie, damage jest ogromniasty. Tak go tutaj przytyknę. Sława na mnie patrzy. Chyba... O! Teraz grubo weszło. 4,5 koła. To jest potężna salwa jeszcze na ten okręt. To jest dużo. Jest lotnia. Może obeczki. Bo na pepancach z takiego kąta i na takim dystansie nie zrobimy w sumie nic nikomu, także lepiej obek. Idzie do przodu, dawaj gościa. Dawaj gościa, może chociaż z 50 tu stukamy, to już by był jakiś wynik. Już stoi. Znaczy des. No i co, płynąć do tyłu czy płynąć do przodu? 3 do 3. Mamy 8 minut bitwy. To będą długie recenzje teraz. Dawaj, radar i wyłaź. Wyłaź, bo szkoda czasu. O! O! Ale się wydarzyło. Z takiego kąta, no. No, może to nie jest okręt stworzony do tego, żeby strzelać w burtę, tylko w kąt. No, ale tutaj stabilnie już. Teraz gości ma burtę pokazaną i zobaczmy, co się wydarzy. Podejrzewam, że już będzie... No, tu już stabilnie. I tutaj chyba będziemy kończyć udział w tej jakże przyjemnej potyczce, bo płyną torpedy i to dobrze wycelowane. O, 5000. No, 40 ustukane w bólach. Czy to zakończy moją przygodę? Tak jest.
No, także i tak dużo ugrałem. Powiem szczerze, ta salwa mnie zaskoczyła troszeczkę. Ale okręt w obecnej wersji jest totalnym gównem, dlatego jeżeli ktoś go wygrindował tak jak ja i dał się zrobić w chuja, no to mogę wam tylko współczuć. Także w obecnej postaci nie polecam tego okrętu sportu wyciągać. I podsumujmy 2 na 10. Także w tym materiale wszystko. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.